Cześć wszystkim, z tej strony Wojtek i witam wszystkich obecnych tutaj na kanale OWM Games. W tym odcinku zagram sobie w grę, której jeszcze nie było na tym kanale. No, za dużo filmów też nie było, bo na razie to tylko na FIFA się skupialiśmy. Ale to co widzicie, ta gra, może ktoś zna, może nie zna, ale są to Kozacy 3. Taka tam fajna gra, w której musisz sobie tworzyć armię z ludzi, z jeszcze lepszych ludzi, z armat, z jazdy konnej i w ogóle taka, no, fajna gra, że jak się komuś nudzi, to można sobie pobrać. No, to prawda jest płatna, ale no, mi się wydaje, że się opłaca. Ja sobie dzisiaj zagram jako Piemont. Piemont to jest tam, w sumie to jest chyba bardziej do Włoch. Tak, do Włoch, musi być do Włoch. No więc, nie wiem jakie tu są dodatkowe jednostki, bo każdy kraj ma tutaj swoje spersonalizowane jednostki specjalne. Nie wiem jakie ma Piemont, no ale się zaraz dowiem. Ja będę grał. Dawno w to nie grałem. W tej grze akurat będę mierzył się z 4 botami na poziomie trudności trudnym. Nie jest to może jakieś najtrudniejsze, ale łatwiejsze też nie jest, ponieważ będę mógł używać tylko specjalnych jednostek, które są dla danego kraju. Czyli na przykład jeśli tutaj będą tylko muszkieterzy albo piekinierzy, to nie będę mógł ich korzystać. Pewnie będą jacyś na koniach jeżdżący ludzie specjalni tutaj w Piemoncie, ale mam nadzieję, że się uda nam i będzie tutaj jakaś piechota. Dobra. Nie będę musiał na marno robić tych koszar, bo nie chcę, żeby się zmarnowało. No, muszkieter, pikinier, no to, no. Dobra, trzeba drewno kopać. Wszyscy na drewno, nie będziemy produkować muszkieterów. No to od razu jest na start jeszcze utrudnione zadanie, ale mi się wydaje, że damy radę. Będzie to taki trochę inny start, bo zawsze na starcie to się robi muszkieterów, wysyła się ich wszędzie, albo pikinierów, jak kto woli. Ja tam wolę muszkieterów robić, potem dorabiam po prostu pikinierów, bo muszkieterzy to są dla mnie tacy bardziej dobrzy. Jeszcze sobie rynek zbudujemy. Dobra, ci niech im pomogą. Sami to będą długo budować, bo rynek się trochę buduje. Tu kopią kamień, tu drewno. Ścinają. Tu się kolejni jedzenie, ale na razie nie ma problemu z jedzeniem, a to pewnie dlatego, że nie produkuje żadnych żołnierzy. Gdybym produkował, to pewnie by się zaczęły od razu jakieś problemy. O, tu ulepszenie podstawowe, już bym zapomniał o takim podstawowym ulepszeniu. To byłby trochę wstyd takich zapominać. Dobra. Niestety nie mogę muszkieterów ani pikinierów robić. I w ogóle te koszary to i się nie przydadzą. O, dobra, już farmę urosło, no to mogę zacząć zbierać. Dobra, zbierajcie mi tu. Na razie jestem najsłabszy. No ale to dlatego, że jeszcze nie produkuję żadnych jednostek. 2500 drewna. To jest coś, co sobie na to drewno dokupywał. Bo chyba tylko tak. Co jest potrzebne do budowania stajni? Kamień. Ale kamień tu nie jest aż tak dużo potrzebne, więc drewno. Trzeba będzie pierwsze ulepszenie drewna. Wy też na drewno idźcie. Chyba, że się kupi drewno. Kupię sobie trochę wszystkiego. Dobra. Już można budować stajnie. Wybuduję sobie ją na przykład. A tutaj niech będzie. Tutaj niech też pójdą. Dwóch jeszcze. A reszta niech idzie mi tutaj to zbierać. Dobra, drewno od razu. No i teraz ja zaczynają problemy z jedzeniem. A to jedzenie sobie kupię. Bo złota mam dużo. Więc nie powinno być problemu żadnego. Większość zbiorów to jest plus 50, tu jest zbiory też plus 50. Zdolność produkcji gleby. No to są takie podstawowe, to
Każdy wie, że je trzeba zawsze zrobić na początku. Każdy oczywiście, kto gra, bo ktoś, kto nie gra w tą grę, to będzie sobie myślał, że to jest czarna magia. Ale to też tak myślałem kiedyś, jak w tym jeszcze nie grałem, bo taka się ciężka trochę wydaje. I sobie myślałem, że o, co tu się będzie robić, że to jest szalona gra. Ale jak już się trochę w nią pogra, to nauczysz się wszystkich tych rzeczy najważniejszych i potem już jest tylko lepiej. Dobra, to się zrobiło, to jeszcze bardziej. Pięć tysięcy. Trochę dużo. Więc wszyscy na drewno. Chyba zrobię sobie jeszcze jedną może. Ty tutaj idź to wybuduj. Tutaj już zaraz będą kończyć. To od razu ich tu też wyślę. I pierwszą stajnię będziemy mieli gotową. I wreszcie będę mógł zacząć produkować żołnierzy jakikolwiek. O, dobra, mogę kolejną stajnię budować. Więc ja od razu chcę kolejną. I kto tutaj jest? Nrajtar. No. Kirasir. Kirasierów będę mógł korzystać. I rajtarów. Kirasierzy i rajtarzy. Rajtarzy się trochę długo robią, więc od razu bym sobie tu ogarnął tutaj. Tu jest potrzebny węgiel. No to już bym zaczął zbierać węgiel. Co tu jeszcze jest potrzebne? 3600 złota i żelaza dużo też. Czyli ogólnie wszystkiego dużo. No a ja tylko tyle nie mam. Ale produkować od razu rajtarów już mogę zacząć. Tylko będą się trochę długo robić. Ale przynajmniej są oni dosyć potężną jednostką. Chyba są odporni prawie że na strzały z pistoletów. Więc muszkieterzy im za bardzo nie zagrożą. Dobra. Rozwinę sobie geologię. Tam kopalnie. Tu sobie to upgrade'uję zaraz. No a to dopiero jak uzbieram te 1200 zł. Bawimy się tu jakieś tu. O, ile się pojawiło. Tu. O, jaki teren jest tu dobry. Pełno kopalni. Co od razu 5 chłopów wyślę tu i zaraz kolejnych 5 tu wyślę. No kolejni skończyli. Już teraz na 2 fronty będę mógł budować. Oczywiście centrum dyplomatyczne też mogę z niego korzystać. Centrum dyplomatyczne się przydaje często. Bo tam można jakieś takie wyjątkowe jednostki, których nigdzie indziej nie mogę pozyskać. Czyli na przykład jakieś z Imperium Osmańskiego. Jakichś chłopów z mieczem. No ale nie są najpotężniejszą jednostką. No jak sama nazwa wskazuje, to raczej nie myślałby ktoś, że chłop z mieczem byłby potężniejszy od no, na przykład jakiegoś muszkietera królewskiego z Francji. Tutaj na żelazo. Co tu jest potrzebne? Złoto, żelazo, węgiel. Na wszystkim jest już paru. Tu mi to robią dalej. Dobra, zbuduję sobie trzeci ratusz. A to tylko po to, żeby pomieścił więcej ludzi, bo już więcej nie będę potrzebował produkować chłopów. Na 2 ratusze produkcja chłopów jest dosyć duża. O, od razu sobie tu wyprodukuję ten skład artylerii, żeby potem przejść do następnej epoki. Okej. Okay. Centrum dyplomatyczne skończone. Tu będę produkował
kozaków. Produkuję sobie na przykład 20 kozaków. I oni mi tu przyjdą. Jak się wyprodukują, to najadę jakiegoś przeciwnika. Teraz, a potem już nie będę korzystał z nich. Bo w końcu tylko na koniach możemy korzystać. Tu jest jeszcze dragon. Ale on jest słaby trochę, jak jest najemnikiem. I jeśli nie będę miał żadnej piechoty, no to... No to będę miał problem, bo dragon nic nie zrobi samemu. Bo jak do niego podejdą przeciwnicy, to on od razu odpuści. Dobra, na węgiel. Na żelazo, na węgiel. Tych trzech niech mi wybudują katedrę. Dobra, zrobiło się 20. Zrobiło. To możemy nimi teraz tutaj lecieć daleko gdzieś. Poszukać jakichś przeciwników. Zawsze mnie to bardzo fascynuje, jak widzę, jak ci te jednostki tak jeżdżą tutaj fajnie. Bardzo ładnie to wygląda. Na razie moi pszenicy są trochę nierozwinięci. Ja jestem najbardziej rozwinięty. No w sumie są boty w końcu. Boty nie są niedorozwinięte umysłowo. I nie tylko. Ale ja jestem człowiekiem. No dalej, biegnąć dalej. Tak długo aż kogoś znajdziecie. Tu na pewno łowiec. Dobra, szybko, szybko. Bo ja nie będę wiecznie czekał. Gdzie tu jest jakiś przeciwnik? Kozacy tutaj Siege'owi są jedynie dobrzy do takich początków gry, kiedy można ich wysłać i oni tam chłopów wszystkich wybiją. Bo tak normalnie to oni są, no, mają słaby atak, bo to trzeba przyznać. Słabo atakują. Nie jest to zbyt... Nie jest to jedna z najmocniejszych jednostek. Tak, do takich większych wojen. Bo łatwo jest po prostu ich pokonać. No ale na początek to oni są wręcz idealni. Żeby szybko zaatakować i wrócić. Jeszcze szybciej. No i mają trochę mało życia, bo 150 to nie najwięcej. I w ogóle obrony nie mają. Czyżby tu żadnego przeciwnika nie było? Wrogu? Przy wroga się najczęściej respią jakieś boty na przykład tutaj. Właśnie dziwiłem teraz. Nie ma. Bo tu niech biegną. Całą mapę tymi kozakami zwiedzę. I żadnego przeciwnika nie znajdę. Dobra, to teraz tu możemy sobie ulepszyć kopalnię złota. Te trzy. O! Jest przeciwnik. I do ataku teraz. To jest teraz ta chwila. Nie no, zaraz tu biegniemy. Od razu chłopów bić. Tylko o to mi chodzi, żeby chłopów mu szybko pokonać wszystkich. Dobra, już uciekać mają, uciekać. Uciekać, kozacy, uciekać. Uciekaj, niech ten jeden ucieka, szybko. Do mojego królestwa. No to fajnie, z 20 zrobił się jeden. Ale od razu się osłabił. Miał już prawie 100 tysięcy punktów siły, a teraz ma tylko 75 tysięcy, a ja miałem 100 tysięcy. No i teraz mamy już 200 tysięcy. A niech ten tutaj ucieknie do naszej bazy z powrotem. Mam nadzieję, że teraz nagle nie spotka jakiegoś przeciwnika, bo się trochę zdenerwuję, że wcześniej nie potrafiłem żadnego znaleźć, a teraz nagle znajdę paru po sobie. Tu do pracy niech idą złoto kopać.
Dobra. Tutaj to. O, to mogę. Żelazo 5000, a to jest potrzebne ile? 5300. To nie mogę. To zaraz będę mógł być 10 tysięcy. A już się zbliżamy do 10 tysięcy żelaza. Ten odcinek będzie może trochę dłuższy. No bo ta gra jest taka, no. Trochę na dłuższy materiał. Bo tu się tak szybko to nie dzieje, jak w innych grach. Tylko tu trzeba na spokojnie wszystko zrobić. 3600 zł szybko. A wraca ten kozak, wraca. Jeden, jedyny, ostatni został. To w nagrodę, że przeżył, to go tu postawię. I będzie tu miał wartę. Przy ratuszu. Cały oddział padł i on tylko jedynie przetrwał. Ile tu jest już tych rajtarów? 30, 38. Dobra, wreszcie. Będzie się szybciej werbowały te jednostki. Bardzo długo się normalnie werbują. Tu se kopalnie węgla ulepszę. Tu 1200 jest potrzebne. Albo może lepiej tu w jakąś kopalnię złota włożę, bo zaraz będę chciał przejść do następnego wieku. No. Do 17 wieku. Do 18, przepraszam. Ja już nie wiem sam co mówię. Ale to w sumie nic nowego. Tutaj chłopi. Kamień zbierać. Bo kamienia brakuje. A kamień musi być. Bo nie przejdziemy do następnego wieku. Jak kamienia nie będzie. Tu 4950. Jest już jakaś kopalnia złota. Tu już jest ulepszona też. O, tutaj jest jeszcze nie ulepszona. To sobie ją ulepszę i będę miał kolejną ulepszoną o jeden poziom. Bardzo ładnie w ogóle wygląda tu od tego Piemontu Akademia. Mi się bardzo podoba, bo każda narodowość ma swoją spersonalizowane budownictwo. I to oznacza w sumie tylko tyle, że jest inaczej to ułożone. No i fajnie, że tak jest inaczej niż wszędzie. A potem się to już robiło nudne. Wszędzie by było tak samo. Ja chcę ten balon chcę odblokować. Bo to jest najważniejsze dla mnie teraz. Albo jeszcze tutaj te dwa ulepszenia. Atak kawalerii i tutaj obrona opancerzonych żołnierzy. Te dwa bym chciał, upgrade'y, bardzo. A tutaj to... Tutaj to w sumie do żadnych chyba. Nie potrzebuję za bardzo żelaza, mogę oddać, bo tu nie jest potrzebne żelazo. Nie jest potrzebne, tylko 2000. A tyle to mam, dobra. Już szybciej. Jest, dobra, mogę to ulepszyć. Czego tu potrzebuję, żeby kolejną stajnię? Złota. No, tak myślałem. Ale będę mógł... O, jest kirasier. Odblokowany. Ale... Czy ja... Chyba sobie dobiję tutaj do... O, 69 mam. Będę miał zaraz 69. To dobiję sobie do 70. O, dobra. Już. Tyle. No, jeszcze jeden zrobił. To jego tam postawię. Kirasjerzy. Temu każę stać tutaj. Ulepszę sobie ich. No idź tu, stój. W tej chwili masz tu stać. Bez gadania. Kirasjerzy to są też tacy fajni nawet. Ciężcy kawalerzyści. Uzbrojeni w pałasz. On jest skuteczny przeciwko piechocie. Czyli to jest...
dobre dla mnie, bo boty często korzystają właśnie z piechoty. Jak on będzie odporny i dobry na piechotę, no to będę miał od razu plusy dodatkowe. Koszarów nie będę produkował. 4800 na kolejną stajnię. Kolejną stajnię sobie tu postawię. Albo nie, w sumie teraz co odblokuje balon. Żeby chociaż całą mapę widzieć. Cały mi czuję, że tu będą i tu był ten na pewno. Tutaj nie będzie. No ale gdzieś muszą być prostawiani w końcu. Tych chłopów tu się trochę dużo zrobiło. O! Tych tutaj jeszcze i reszta. A niech się drewno zbierać. A ten jeden niech idzie kamień kopać. Wydałem wszystko, co prawda. Miałem dostawić na balon, ale to się uzbiera. Kamienia na razie chyba nie potrzebuję jakoś wyjątkowo. Już tutaj widzę, że odcinek trochę trwa, więc nie wiem, czy ktoś komukolwiek się uda wytrwać do końca. A jak tylko odblokuję balon, to chcę już przeprowadzić atak największą armią, którą mi się na razie udało zebrać. 70 kirasjerów. I pozbyć się wszystkich botów jednym potężnym atakiem. Bo na razie mam 20, 23 huzarzy. Nie, kirasjerów, przepraszam. Tu są rajtarzy. A rajtarów mam 70. Tego nie chcę budować. Już niedużo mi brakuje do odblokowania balonu. Jak już odblokuję balon, to już będzie tylko z górki, bo będę wiedział, gdzie mam biec moimi jednostkami, żeby na marne nie biegać po całej mapie. Bo to tylko czas wtedy tracę. A ja czasu tracić nie chcę. No. Już, dobra. Wybuduję kolejny ratusz, co mi szkodzi. No, zapisywanie. Dobra, dobra. Już. O, tutaj są, ale się głupio rozłożyli. Tutaj widzimy Ukrainę. Ukraina przegrywa. Tutaj Anglię. I tutaj Portugalię. A tutaj ten kolega to był. O, też Piemonte, tak jak ja. Ale on chyba postawił na piechotę. Pikinierów. Tak zwanych. W ogóle wszystkie boty tutaj prawie produkują pikinierów. A ja mam idealnie, bo ja mam tych tutaj moich kirasjerów, którzy są odporni na ataki. Może nie odporni, ale są dobrzy w biciu się z piechotą właśnie. I pikinierami. Więc powinno mi się udać pokonać ich. I się tu przegrupuję. Tak, żeby dało się ustawić. Na początku pójdę na tego żółtego, pomarańczowego. Wszyscy tutaj. Chyba, że wyprodukuję sobie jeszcze trochę tych dragonów. Oni nie są najlepsi, bo tu najemnicy są oczywiście osłabieni trochę. No ale wyprodukuję trochę. Może tak z. Tu jest już. Ilu? Jednego jeszcze tutaj wyprodukuję. Tu jest 4, to będzie 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no to tyle powinno wystarczyć. 25, albo jeszcze. Jeszcze tyle sobie wyprodukuję. Co mi szkodzi w końcu? No, muszę przyłożyć jakiś potężny atak. Bo jak nie, to mi się nie uda. Dobra, ten jaki tutaj ma żołnierzy stacjonujących? Też ma trochę rajtarów, ale to on ma tylko jedną stajnię. Dwa pola, jedno takie słabe. Tu produkuje grenadierów, najemników oczywiście, bo on chyba się nie przeszedł następnej epoki. Tutaj ciągle bitwa trwa. Bo tutaj nie dość, że się spotkał, że ci zieloni, przepraszam, tak jasny zielony,
zaatakował fioletowego, z tego fioletowego naraz zaatakował jeszcze pomarańczowy i niebieski. I jeszcze, jak już tego fioletowego podbili, to jeszcze się pomiędzy sobą zaczęli bić. Więc no, jest ciekawie. Ciekawie się dzieje, nie powiem. Ile już mam moich kirasierów? Jeszcze jednego. No dobra, mi się do 100 dobijemy. No bo niech już tyle wystarczy. 81. To jest już i tak dużo. Tutaj się wyprodukowali, jasne, że się wyprodukowali. 31 nawet ich jest. Wszyscy tutaj na koniach są tacy bardziej wolni. Dobra, dam radę, myślę, na spokojnie. O, widzicie, widzowie, jaka armia. Ta armia nie da rady. Ta, nie no, ta, na pewno da. Od razu zaznaczę tutaj, że mają atakować. Jak idealnie idą, wszyscy w tym samym tempie. Teraz jest chyba najciekawsza część całego odcinka, na którą się zawsze czeka, jak się ogląda tą grę, czyli oczywiście atak. No ja, że mam taki challenge, a nie inny, to trochę trzeba było poczekać, aż uzbieram potężną armię tych rajtarów i kirasierów, bo tak normalnie to bym no trochę problem miał, bo za dużo bym nie zrobił, jakbym na przykład uzbierał tylko 10 rajtarów i 5 kirasierów. Bo to 15 żołnierzami to ja no, nic nie zrobię. A tak jak trochę więcej ich jest, no to na nie będzie większa szansa, że wygram. Mam nadzieję oczywiście, że wygram. Ja zaatakuję od tej strony, tu jest wieżyczka, ale to się nic nie stanie. Bo tutaj wysyła swoje oddziały do pomarańczowego. Taki większy oddział jest. A ja od drugiej strony zaatakuję. To może się uda. No, powinno się udać. Tutaj na tej mapce w prawym dolnym rogu widzicie biały kolor, to są właśnie te moje oddziały. Nie dziwicie się, czemu dragoni, którzy są uzbrojeni w takie jakby strzelby, idą pierwsi, a nie na przykład ostatni. Dlatego, że oni mogą na początku ostrzeliwywać, a jak wróg podejdzie bliżej, to oni się wycofują do tyłu i wtedy wchodzą kirasjerzy z rajterami. Więc to jest taka głębsza taktyka. Na razie to się tak trochę niefajnie ułożyli. No ale dam radę. Taki wąż się zrobił z nich. A nie za bardzo oddział. No ale ja dam radę. Mam to 55 chłopów bezczynnych. Niech się tam trochę pobawią, jak są bezczynni. Teraz tych na początku. Oni szybko wystrzelają i... O! Idzie! Na mnie. Wieżyczka już strzela. A ta wieżyczka to mi nic nie zrobi. O! Właśnie o tym mówię. Oni stanęli, strzelają i ci idą do przodu. O! Podzielili się trochę. No do ataku. Atakujemy, atakujemy. Tam trochę poginęło tych dragonów, najemników. Trzeba wchodzić głębiej w nich. No i tu mogą strzelać do tych moich rajtarów, ale to zbyt dużo nie zrobi i tak. No oni są, w końcu mają te swoje zbroje. Idziemy dalej, wchodzimy w nich. No już chyba. Będzie trochę ciężko się podnieść z tego. Całe miasto już od nich opustoszało. Dobra, to teraz szybko. Do ataku tutaj. Nie ma tu jeszcze ostatek armii, bo trochę zostało. Nawet dosyć dużo. Mało zginęło. 15 dragonów. 3 kirasjerów. No, 4 kirasjerów. I 13 rajtarów. Więc jak na każdy by się tak złożyło, no to idealnie by było.
Tu jeszcze są jacyś. A to oni mogą zostać. Jak już nie zdążyli na pozostałych, no to już innego wyboru nie mają. Tutaj widzimy, że jest bitwa między niebieskimi a pomarańczowymi. Chodzi na to chyba, że no pomarańczowi tutaj dominują niebieskich. No ale tak zdominowali, że tracili swoje miasto. Czemu się zatrzymali? Do ataku na pomarańczowych. Albo w sumie możemy od drugiej strony zaatakować niebieskich jeszcze. Bo ci pomarańczowi to chyba będą tutaj próbowali przejąć. To ja w tym czasie mogę tych zaatakować tutaj. A bo tu mają się taką armię. A tu tą armię. Nie, po tamtej idzie tam. Idealnie się złożyło. Tylko niech tędy przejdą. A nie, tam, nie tą górą, bo jeszcze nie zobaczą. Tu i tego zaatakują. To jest dobry plan. Żeby od drugiej strony zaatakować. Dobra, dawajcie, dawajcie. Ta kopalnia już jest przyjęta, bo trochę tam poginęło. No ale to nic nie szkodzi. No najwięcej punktów oczywiście. Wchodzimy od razu w chłopów, pola. O, dobra, ten oddział akurat trzeba będzie pokonać. To nie powinno być zbyt dużo problemu z tym. Tu już wchodzą, już chłopów biją. O, niebieski to już może się nawet poddać. Choć go tu raczej nic nie uratuje. Ten dział grenadierów też go już nie uratuje. Bo już go nawet nie ma. Tu są jeszcze jakieś ostatki armii. To teraz są trochę większe straty. O, ucieka chłopami. Będzie chciał nimi budować kolejny ratusz. Bić tych chłopów, albo do niewoli brać, cokolwiek. No, no i chyba już po wszystkim, jeszcze tu biskupów produkuje, ale to już nic nie zmieni. Tu ma jakieś pełno niezaczętych budowli, nieskończonych. Dziwne, co ten bot robi. Za boty tak zawsze. O, tutaj od drugiej strony chyba ktoś chciał iść. Albo tego zaatakuje teraz. Dobra, ale chyba na tym skończymy ten odcinek. Udało mi się pokonać ich. Zniszczony. Ten tutaj jedyny został. No ale on też jest już poniszczony. Przez to, że wojny tam były u niego. Dobrze, a więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Jak wam się podobało, to możecie dostawić łapkę w górę, napisać komentarz jakiś, nie wiem, miły, niemiły. Obrazić nas, nie wiem, powiedzieć, że jesteśmy fajni, niefajni, okropni, najgorsi, najlepsi, jak co chcecie. No, cześć.